Kochani bracia i siostry, przed nami niezwykła księga. Piękna księga, choć dla wielu z nas pewnie przez lata trudna do czytania księga. Księga kapłańska, trzecia księga mojżeszowa, o którą chyba najwięcej ludzi się potyka, gdy próbuje czytać przez całą Biblię. Przeczytajmy początek tej księgi i przeczytajmy początek kolejnej księgi. Porównajmy, co się zmienia między początkiem pierwszych słów trzeciej księgi mojżeszowej i pierwszych słów czwartej księgi mojżeszowej. Czytamy w księdze kapłańskiej w pierwszym wierszu: i zawołał Jahwe do Mojżesza i powiedział do niego z namiotu zgromadzenia. I teraz pierwszy wiersz czwartej księgi, kolejnej. Jahwe przemówił do Mojżesza na pustyni Synaj, w namiocie zgromadzenia. Nie wiem, czy zauważyliście różnicę w tym, w jaki sposób Bóg przemawia w jednym i w drugim miejscu. W Księdze Kapłańskiej na początku czytamy, że Bóg woła z namiotu. Mojżesz znajduje się na zewnątrz namiotu. W Księdze Liczb Bóg przemawia w namiocie. Mojżesz znajduje się wewnątrz namiotu. Trzecia księga mojżeszowa pokazuje nam, jak przenieść się z zewnątrz namiotu do wewnątrz Bożego namiotu. Pod koniec drugiej księgi mojżeszowej, w 40 rozdziale, od 33 wiersza do 35, czytamy, jak Mojżesz ogrodził dziedziniec wokół przybytku, czyli tego właśnie namiotu zgromadzenia, i ołtarza, a w bramie dziedzińca zawiesił kotarę. I tak dokonał dzieła. Wtedy, czytamy, obłok zakrył namiot zgromadzenia. Chwała Jahwe napełniła przybytek. Mojżesz nie był przez to w stanie wejść do namiotu spotkania czy namiotu zgromadzenia. Spoczywał na nim obłok i chwała Jahwe napełniała przybytek. Jeśli uważnie śledzimy drugą księgę Mojżesza, księgę wyjścia, widzimy, że najpierw Bóg przemawia z góry Synaj, a następnie po zbudowaniu przybytku Boża chwała wypełnia ten przybytek, czyli namiot zgromadzenia, i Bóg przemawia z tego miejsca, znajdującego się w środku obozu Izraela. A więc Bóg zbliża się do swojego wybranego ludu i ta księga zawiera pouczenia zbliżania się do Boga Izraela, który znajduje się w pośród
swojego ludu. Druga połowa, czy druga część Księgi Wyjścia opisuje budowę przybytku, namiotu, w którym Bóg miał zamieszkać w pośród swojego ludu. Boży namiot znajdował się w pośrodku tysięcy innych namiotów synów Izraela. Namiot Boga i namioty ludzi stały razem. Święty Boży przybytek otoczony ze wszystkich stron przez namioty grzesznych ludzi. Niezwykłe. Bóg zamieszkał w pośród swojego ludu. Księga Kapłańska opowiada nam o wszystkim, co miało się dziać w tym Bożym namiocie i o tym, co w związku z tym powinno się dziać we wszystkich innych namiotach, w których mieszkali Izraelici. Co miało się dziać w świętym namiocie zgromadzenia i co miało się dziać w codziennym życiu tych, którzy się zgromadzali w świętym namiocie. A więc możemy podzielić tę księgę na dwie części. Część poświęconą namiotowi Boga i część dotyczącą namiotów ludzi. W jednej i w drugiej sferze miały obowiązywać przepisy i regulacje zawarte w tej właśnie księdze. Kluczowym słowem tej księgi, jednym z kluczowych słów, jest słowo kapłan. W różnych odmianach występuje w tej księdze aż 189 razy. I dlatego ta księga, między innymi w naszym języku, została nazwana księgą kapłańską. Kapłan reprezentuje Boga przed ludźmi i reprezentuje ludzi przed Bogiem. A więc te dwie funkcje należą do służby kapłana. Reprezentować godnie Boga przed ludźmi i reprezentować ludzi przed Bogiem. Bóg powiedział do całego swojego ludu w Księdze Wyjścia, w poprzedniej księdze, w 19 rozdziale od 5 wiersza takie słowa. Jeśli będziecie uważnie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów, gdyż moja jest cała ziemia. Będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. Czy brzmią wam znajomo te słowa z Nowego Testamentu? W pierwszym liście Piotra, w 2 rozdziale i 5 wierszu Piotr pisze do wierzących rozproszonych po całej ziemi, ówczesnym świecie i mówi, wy sami jako żywe kamienie jesteście budowani niczym duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary miłe Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa. I dalej w 9 wierszu. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego,
który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Czy więc potrzebujemy dzisiaj studiować Księgę Kapłańską, trzecią Księgę Mojżesza? Nie jest łatwa. Nie ma tam wielu ciekawych historii i wydarzeń. Ale jest to ważna księga. Bez zrozumienia przesłania tej księgi wiele miejsc Nowego Testamentu traci znaczenie. Cała księga, cały list do Hebrajczyków jest odpowiednikiem trzeciej księgi Mojżeszowej. Bez trzeciej księgi Mojżeszowej list do Hebrajczyków traci sens. Nie wiemy, o co w nim chodzi. Jeśli chcemy zrozumieć posłanie listu do Hebrajczyków, musimy wiedzieć, do czego ten list ciągle się odnosi, a to jest zapisane w trzeciej księdze Mojżesza. W łacińskim przekładzie Wulgaty i w wielu innych językach ta księga jest nazywana Księgą Lewitów, a więc szczególnych kapłanów odpowiedzialnych za służbę w przybytku, a później w świątyni. W hebrajskim kanonie pism ta księga nosi nazwę Vayikra, od pierwszego hebrajskiego zwrotu, który znaczy i zawołał. Zauważcie, jak księgi Mojżesza są ze sobą powiązane. Tak naprawdę Żydzi postrzegali tych pięć ksiąg jako jedną księgę. I każdy początek kolejnych ksiąg nawiązuje do tego, co było wcześniej. Zaczyna się słowem i, a. Nie wiem, czy zauważyliście już wcześniej, na to zwracaliśmy uwagę. I zawołał Jahwe do Mojżesza. Więcej niż 40% wszystkich przykazań pięcioksięgu znajduje się w tej właśnie księdze. Dla nas, chrześcijan z pogan, żyjących w XXI wieku, treść tej księgi jest w wielkiej mierze obca, nieciekawa i obawiam się dla wielu niezrozumiała. Nie spotkałem jeszcze ani jednego chrześcijanina, dla którego Księga Kapłańska byłaby wśród ulubionych ksiąg biblijnych. Większość chrześcijan nie cierpi tej księgi i trzyma się od niej z dala, dlatego, że zawiera ona, właśnie nie zawiera prawie żadnych ciekawych historii i wydarzeń, natomiast jest pełna opisów krwawych ofiar, świątynnych obrzędów i żydowskich świąt. Co nas to obchodzi? Przecież my tu nie mamy ołtarza, na którym składalibyśmy krwawe ofiary. Nie obchodzimy żydowskich świąt. Nie wykonujemy tych obrzędów, o których mówi ta księga. Więc po co nam to czytać? Po co nam to rozważać? Jedyna historyczna narracja w tej księdze dotyczy wyświęcenia kapłanów Aarona i jego czterech synów, a następnie mamy narrację dotyczącą śmierci dwóch z tych synów, spowodowaną ich zlekceważeniem Bożej świętości. Analogią tego wydarzenia w Nowym Testamencie jest śmierć Ananiasza i Safiry, którzy także zlekceważyli Bożą świętość, stwarzając pozory i próbując okłamać Ducha Świętego obecnego w apostołach.
Księga Kapłańska jest bardzo ważną biblijną księgą, gdyż zawiera koncepcje, bez poznania których wiele innych części Biblii przestaje być zrozumiałych i znaczących. Zobaczmy. Księga Rodzaju mówi o wybraniu Bożego ludu, poza oczywiście innymi rzeczami. Tam mamy te wszystkie kwestie początków, ale jakby skupiając się na pewnej linii objawienia widocznej w Księdze Mojżesza, w Księgach Mojżesza. A więc Księga Rodzaju mówi o wybraniu Bożego ludu. Księga Wyjścia opowiada o wybawieniu tego ludu z niewoli, w której ten lud się znalazł. Księga Kapłańska natomiast mówi o poświęceniu Bogu jego ludu. Ważny element? By Boży lud był poświęcony Bogu? Wyjaśnia, jak ludzie mogą żyć blisko Boga, jak Mu służyć i jak Go wielbić. Jak okazywać Bogu wdzięczność za zbawienie i usynowienie. Księga Wyjścia mówi nam o tym, jak Bóg zbliża się do człowieka. Natomiast Księga Kapłańska wyjaśnia, jak grzeszny człowiek może się zbliżyć do świętego Boga. Bóg jest święty i bezpieczny dostęp do Jego obecności jest zarezerwowany wyłącznie dla świętych. To bardzo ważne. To jest centralne poselstwo tej księgi. W 11 rozdziale i 44 wierszu tej księgi czytamy: Ja, Jahwe, jestem waszym Bogiem. Uświęcajcie się i bądźcie święci, bo ja jestem święty. Brzmi znajomo? Powinno. To jest centralne, kluczowe przesłanie tej księgi. Słowo święty w różnych odmianach występuje ponad 100 razy w tej księdze. Pierwszych 7 rozdziałów tej księgi wyjaśnia konieczność ofiarowania, uśmiercania niewinnych zwierząt w miejsce winnych ludzi. To jest bardzo drastyczna ilustracja opłakanego stanu człowieka wobec doskonałego Boga. Niewinne zwierzęta musiały umrzeć. Ich krew musiała zostać przelana, aby zobrazować ogrom ludzkiego zła, ludzkiego grzechu i konieczność śmierci niewinnej ofiary w miejsce winnego człowieka. W 17 rozdziale tej księgi i 11 wierszu czytamy, że życie ciała jest we krwi, a Bóg dopuścił ją dla swojego ludu na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za ich życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. Innymi słowy, krew musi zostać przelana, ktoś musi umrzeć, aby ktoś miał życie. Autor listu do Hebrajczyków w 10 rozdziale i 4 wierszu zapewnia nas, że niemożliwe jest,
niemożliwe jest, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. A więc w świetle Nowego Przymierza widzimy, że te ofiary składane w przybytku, a później w świątyni, same w sobie nie miały mocy zgładzenia ludzkiego grzechu. Wszystkie krwawe ofiary opisane w Księdze Kapłańskiej były jedynie obrazem i zapowiedzią jedynej odkupieńczej, zbawczej ofiary, krwawej ofiary złożonej przez samego Bożego Syna na krzyżu Golgoty. To jest jedyna krwawa ofiara mogąca zgładzić ludzki grzech. Tylko dzięki tej jedynej ofierze ludzki grzech może być odkupiony, przebaczony, zgładzony, a grzeszny człowiek może zostać oczyszczony ze swojej winy i uświęcony, co znaczy oddzielony od swojego grzechu i poświęcony Bogu, przeznaczony dla Boga. To jest wielkie poselstwo Księgi Kapłańskiej. Konieczność cierpienia i śmierci niewinnej ofiary w miejsce winnego, skalanego grzechem człowieka. Ważne poselstwo? Fundamentalne, niezbędne, potrzebne poselstwo każdemu człowiekowi. Składane ofiary zawierają też element społeczności, wspólnoty, bliskiego kontaktu, bycia w bliskiej relacji. A więc Izraelici, składając też ofiary, zbliżali się do Boga i mieli z Nim społeczność. Pan Jezus, ofiarowując samego siebie, doprowadził do usunięcia barier w naszej relacji z Bogiem. Uczynił pokój między Bogiem a ludźmi. Umożliwił nam przystęp do Bożej obecności. Bóg jest święty. I jest święty w wyjątkowy sposób. Jest całkowicie odmienny, inny od wszystkiego, co istnieje. Nie ma nikogo i niczego, co byłoby podobne do Boga, co mogłoby się z Bogiem równać, chociaż Bóg uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo, obdarzając człowieka pewnymi cechami, jakie ma Bóg. Ale Biblia wyraźnie nam mówi, że nikt nie jest jak Bóg. W tym leży istota Jego świętości. On jest jedyny w swoim rodzaju, oddzielony i odmienny od wszystkiego, co stworzył. Boża świętość przejawia się też w Jego sprawiedliwości i oddzieleniu od grzechu. I w tym sensie my, oni wtedy i my dzisiaj, jesteśmy wzywani do świętości. Do tego, by oddzielić się od grzechu i poświęcić się Bogu. Do tego Bóg wzywał swój lud w Starym Przymierzu i do tego wzywa nas w Nowym Przymierzu. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Oddzielcie się od grzechu, usuńcie grzech spośród siebie i poświęćcie się cali Bogu. Bóg oczekuje,
że Jego lud, który wybrał spośród innych narodów, będzie również w swoim postępowaniu naśladował Boga, a nie postępował jak otaczające ich grzeszne narody. 20 rozdział tej księgi od 22 wiersza zawiera takie słowa. Przestrzegajcie więc wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw i wypełniajcie je, aby was nie wyrzuciła ziemia, do której was prowadzę, abyście w niej mieszkali. Nie postępujcie według obyczajów tego narodu, który wypędzam przed wami. To wszystko bowiem czynili i obrzydli mi. Wam zaś powiedziałem, wy posiądziecie ich ziemię i dam wam ją jako posiadłość. Ziemię opływającą mlekiem i miodem. Ja jestem Jahwe, wasz Bóg, który oddzielił was od innych narodów. I wiersz 26. I będziecie dla mnie święci, bo ja, Jahwe, jestem święty i oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moi. Bóg, który nas zbawia, ratuje od naszego grzechu, oczekuje i wzywa nas do tego, byśmy żyli zgodnie z Jego przykazaniami. To sprawi, że będziemy święci, czyli oddzieleni od otaczającego nas grzesznego świata. Naśladujący Boga w Jego sprawiedliwości i w Jego oddzieleniu od grzechu, od zła, od nieprawości, od nieczystości. Ta księga zawiera liczne, praktyczne przykazania dotyczące codziennego postępowania we wzajemnych relacjach między ludźmi. Nakazuje troskę o ubogich, o ludzi kalekich, o ludzi w podeszłym wieku. Bez ogródek ta księga mówi nam o moralności seksualnej, potępiając wszelkie dewiacje i zboczenia. To właśnie z tej księgi pochodzi królewskie przykazanie o miłości bliźniego. 19 rozdział i 18 wiersz. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do synów swego ludu, lecz będziesz miłował swego bliźniego tak, jak miłujesz siebie samego. Ta księga ostrzega też przed różnymi spirytystycznymi i okultystycznymi praktykami szukania czegoś nadprzyrodzonego poza Bogiem. To prowadzi do duchowego zniewolenia i upodlenia człowieka. Ta księga bardzo wyraźnie nas przed tym przestrzega, żebyśmy z tym nic nie mieli do czynienia. To wszystko odnosi się do różnych aspektów świętości Bożego ludu. Świętość to przede wszystkim odwrócenie się plecami do grzechu. Odwrócenie się plecami do tego wszystkiego, co ludzie bezbożni tego świata mówią nam,
że jest fajne, że jest przyjemne, że w tym jest życie. Jeśli chcemy być święci, musimy się tego wyrzec. Odwrócić się plecami od tego, co ten świat nazywa szczęściem, przyjemnością, rozkoszą. Jeśli chcemy być święci, to pierwszym krokiem jest odwrócenie się plecami do tego świata grzesznego, do wszelkiego zła w tym świecie. A drugim krokiem jest zwrócenie się do Boga. I właściwie jest to jeden krok tak naprawdę. Gdy odwracamy się od tego świata, zwracamy się do Boga. Gdy odwracamy się od Boga, zwracamy się do tego świata. Albo Bóg, albo grzech. Albo światłość, albo ciemność. Albo życie, albo śmierć. Bóg jest święty. I wszystko, co Go otacza, wszystko, co Jemu służy, wszystko, co Jego chwali, musi być święte. Czyli Jemu poświęcone, Jemu oddane, dla Niego przeznaczone. Nie tylko wolne od grzechu, ale także nieużywane do rzeczy pospolitych, do pospolitych celów. To jest też niezwykle ważny aspekt tej księgi. Nie wszyscy to zauważają. Tutaj jest mowa o rzeczach świętych, o rzeczach grzesznych i o rzeczach pospolitych. Nowy Testament też robi to rozróżnienie. Jeśli ktoś zachowa się czystym od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem zaszczytnym, do zaszczytnych celów w domu Boga. Bardzo ważny aspekt świętości. Nie tylko zerwanie z grzechem, ale wystrzeganie się rzeczy pospolitych, a poświęcanie się w pełni Bogu. Zauważmy, że święte szaty, święte naczynia były przeznaczone wyłącznie do służby Bogu w Jego świątyni. Nie wolno było nosić tych szat poza świątynią. Nie wolno było używać tych naczyń poza świątynią. One były święte w tym sensie, że były przeznaczone wyłącznie do służby Bogu. To bardzo ważny aspekt świętości. Sama świątynia z całym jej wyposażeniem bez Bożej obecności była tylko zwykłą budowlą. Natomiast Boża obecność w świątyni czyniła świątynię świętą. To Bóg jest święty. I On swoją obecnością poświęca i uświęca wszystko, co ma z Nim kontakt. Bóg na przykład stworzył wszystkie zwierzęta, ptaki, ryby, ale czytamy, że tylko niektóre z nich wybrał na ofiary, które miały być Jemu składane. I te zwierzęta były nazywane czystymi. Wszystkie inne były nazywane nieczystymi, czyli pospolitymi, niezdatnymi do ofiarowania na Bożym ołtarzu lub zakazanymi do spożywania przez Izraelitów. To nie znaczy, że one były grzeszne, czy w jakikolwiek sposób moralnie nieczyste. Nie, one nie były moralnie skazane, pozostałe zwierzęta. Ich nieczystość
odnosiła się wyłącznie do ceremonialnej nieprzydatności w obrzędach związanych z uwielbianiem Boga lub zdrowiem i samopoczuciem Bożego ludu. W tym sensie były nieczyste. Podobnie ma się sprawa z wieloma innymi aspektami ceremonialnej nieczystości, o których mówi ta księga. Na przykład człowiek chory na trąd był nieczysty, nie w sensie moralnym, ale w sensie ceremonialnym, co oznaczało, że był oddzielony od zdrowych ludzi i nie miał wstępu do świątyni, gdzie gromadzili się zdrowi ludzie. A więc była to forma kwarantanny, chroniącej pozostałą część wspólnoty Bożego ludu. Podobnie kobieta, która urodziła dziecko, była ceremonialnie nieczysta. To nie znaczy, że była grzeszna. To oznacza, że miała pozostać w domu z dzieckiem i nie chodzić do świątyni, gdzie ona sama i jej dziecko byli narażeni na kontakt z wieloma ludźmi i ich zarazkami. Oczywiście Bóg nie objaśnił wszystkiego z medycznego czy zdrowotnego punktu widzenia. Po prostu powiedział, tak macie postępować. Tak macie czynić. To jest czyste, to jest nieczyste. Słuchajcie się mnie, a będziecie żyć, mówi Bóg. Przez wieki ludzie tego nie rozumieli. Wiele z tych rzeczy było niezrozumiałych. Czemu to czyste, czemu to nieczyste? Dlatego, że Bóg tak powiedział, który wiedział o rzeczach, które my dzisiaj dopiero odkrywamy i zaczynamy rozumieć. Bóg po prostu powiedział, co jest dobre, a co jest złe i do człowieka mówi, uwierz mi, zaufaj mi, bądź mi posłuszny. Nawet jeśli tego nie rozumiesz, nawet jeśli nie masz wszystkiego wyjaśnionego, jeśli Bóg ci mówi, że to jest dobre, to uwierz, że to jest dobre. A jeśli Bóg mówi, że to jest złe, dla własnego dobra uwierz, że to jest złe i trzymaj się od tego z dala. W tym sensie jest to księga ponadczasowa. Zawiera dla nas lekcje wiary i zaufania dobremu Bogu, Ojcu, który kocha nas i troszczy się o nas. Natomiast błędem jest trzymanie się litery tych wszystkich przepisów i nakazów zawartych w tej księdze. Dzisiaj inaczej postępujemy z grzybem na ścianie w naszym domu niż oni. Inaczej postępujemy z osobami zakaźnie chorymi. Nie każemy im zapuszczać włosów, zakładać worków i chodzić wołać nieczysty, nieczysty. Inaczej postępujemy w przypadku naturalnych, fizjologicznych czynności naszego organizmu, o których mówi ta księga. Zdumiewające jest wybiórcze nastawienie współczesnych chrześcijan do zawartych w tej księdze przepisów. Niektórzy na przykład uparcie twierdzą, że wszystkich chrześcijan obowiązuje literalny, cotygodniowy szabat. Ale już nie inne szabaty, o których czytamy jednym tchem w 25 rozdziale tej księgi, poczynając od pierwszego wiersza. Przeczytajmy te wiersze. Potem Jahwe powiedział do Mojżesza na górze Synaj, przemów do Izraela i powiedz im, gdy wejdziecie do ziemi, którą wam daję, wtedy ziemia będzie obchodzić szabat Jahwe. Przez 6 lat będziesz obsiewał swoje pole i przez 6 lat będziesz obcinał swoją winnicę i zbierał jej plony. Lecz w 7 roku ziemia będzie mieć szabat odpoczynku.
szabat dla Jahwe. Nie będziesz obsiewał swojego pola, ani obcinał swojej winnicy. Nie będziesz żął tego, co samo wyrośnie po twoich żniwach. Ani nie będziesz zbierał winogron twojej zaniechanej winnicy. To będzie rok odpoczynku dla ziemi. I szabat ziemi będzie dla was pokarmem. Dla ciebie, dla twojego sługi, dla twojej służącej, dla twojego najemnika i dla przybysza, który mieszka u ciebie. Także dla twego bydła i zwierząt, które są w twojej ziemi. Cały jej plon będzie ci służyć za pokarm. Ale to jeszcze nie koniec. Bóg mówi dalej, policzysz też sobie 7 lat szabatowych, to jest 7 razy po 7 lat. Okres 7 szabatowych lat będzie wynosił 49 lat. Wtedy w 10. dniu 7. miesiąca każesz zatrąbić w trąbę o donośnym dźwięku. W dniu przebłagania zatrąbicie po całej waszej ziemi. Poświęcicie 50. rok i ogłosicie wolność w ziemi wszystkim jej mieszkańcom. Będzie to dla was rok jubileuszowy. Każdy z was wróci do swojej posiadłości i do swojej rodziny. A więc tutaj mamy opisane 2 kolejne szabaty, równie ważne jak cotygodniowy szabat, o którym też mówi ta księga. Ale współcześni szabatarianie obchodzą tylko 1 szabat, lekceważąc 2 pozostałe. 23 rozdział tej właśnie księgi zawiera uroczysty opis świąt Izraela, poczynając od dnia szabatu, a kończąc na święcie szałasów. Czytajmy od 2 wiersza, 23 rozdział. Przemów do synów Izraela i powiedz im, uroczyste święta Jahwe, które będziecie ogłaszać jako święte zgromadzenia. One są moimi uroczystymi świętami. Przez 6 dni będziecie wykonywać pracę, ale 7. dzień będzie szabatem odpoczynku, świętym zgromadzeniem. Nie będziecie wtedy wykonywać żadnej pracy. Jest to szabat Jahwe we wszystkich waszych domach. Oto uroczyste święta Jahwe, święte zgromadzenia, które będziecie ogłaszać w ich oznaczonych porach. W 1. miesiącu, 14. dnia tego miesiąca, o zmierzchu jest Pascha Jahwe. A więc tutaj widzimy, że Żydzi mają inny kalendarz niż ten, którego my się trzymamy. Ich rok rozpoczynał się na przełomie marca i kwietnia. Wtedy było ich pierwsze święto. Pierwsze święto w roku to święto Paschy. Pascha rozpoczynała coroczny cykl kalendarzowych świąt Izraela. Na dzień przed Paschą, w środku dnia, trzeba było zabić baranka paschalnego. Natomiast 1. dnia po szabacie, brzmi znajomo? Powinno. 1. dnia po szabacie, który następuje po święcie Paschy, rozpoczynał się okres żniwa jęczmiennego i Żydzi wtedy właśnie przynosili do świątyni jęczmienne kłosy, pierwociny żniw. Czy widzimy w tych 2 pierwszych świętach proroczą zapowiedź śmierci i zmartwychwstania Jezusa, który jest nazwany naszą Paschą i pierwszym plonem, pierwociną naszego zmartwychwstania?
O tym czytamy w liście do Koryntian. W pierwszym liście do Koryntian, w 5 rozdziale i 7 wierszu czytamy: Chrystus, nasza Pascha, został ofiarowany za nas. I w 15 rozdziale tego samego listu, w 20 wierszu, Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem, pierwociną tych, którzy zasnęli. Chwała Bogu. To jest niezwykłe, jak Bóg to wszystko zaplanował od samego początku. Żniwa trwały przez 7 tygodni od święta Paschy, a po ich zakończeniu przypadała Pięćdziesiątnica. 50 dni po święcie Paschy, Szawuot. Inaczej zwane świętem tygodni, czy też świętem żniw, czy świętem zbiorów. W różnych tłumaczeniach znajdziecie te różne nazwy. Było to uroczyste upamiętnienie nadania prawa na górze Synaj. Pamiętacie, co wydarzyło się podczas nadania prawa na górze Synaj? Co miało miejsce pod górą, gdy Mojżesz zszedł z przykazaniami? Zginęło 3000 ludzi. Wiele wieków później, po śmierci i zmartwychwstaniu Baranka Bożego, Jezusa, w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty został wylany na Kościół i ilu ludzi zostało zbawionych? 3000. Pod górą Synaj 3000 padło trupem w dzień Pięćdziesiątnicy. W dniu wylania Ducha Świętego 3000 zostało zbawionych i ochrzczonych. Chwała Bogu. Chwała Bogu. To jest niezwykłe, jak Bóg to wszystko zaplanował. Kolejne święta obchodzono pod koniec roku. 7 miesiąca, a więc przełom września i października. Podczas święta trąb dęto w szofar, czyli barani róg. Był to sygnał do rozpoczęcia kolejnego cyklu świąt. Wtedy miał miejsce największy dzień w roku. Dzień przebłagania. Dzień, w którym arcykapłan jedyny raz w roku wchodził z krwią złożonej ofiary do miejsca najświętszego świątyni czy przybytku, aby tam dokonać przebłagania za grzech całego ludu. Wtedy też wypędzano z obozu kozła ofiarnego, na którego symbolicznie składano wszystkie grzechy całego narodu. I w ten sposób wizualnie widzieli, jak Bóg oddala od nich grzechy. Tak daleko, jak wschód od zachodu. Tak daleko by już nie było. Ponoć, według żydowskiej tradycji, w roku, w którym umarł Jezus, ten kozioł ofiarny wrócił do Jerozolimy. I Żydzi się dziwili. Po raz pierwszy kozioł ofiarny wrócił do Jerozolimy. Bóg powiedział: koniec kozła ofiarnego. Oto mój Syn został ofiarowany na górze Golgoty. On jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Centralny 16 rozdział Księgi Kapłańskiej zawiera szczegółowy opis tej niezwykłej uroczystości, jaka miała miejsce w dniu przebłagania, która jest proroczym obrazem złożenia naszego Zbawiciela na ofiarę odkupienia za ludzki grzech. Apostoł Paweł, Żyd z Żydów, faryzeusz z faryzeuszów, w liście do Rzymian w 3 rozdziale tak to opisuje, od 23 wiersza. Wszyscy bowiem zgrzeszyli
i są pozbawieni Boga chwały. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni za darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, od pierwszego wiersza czytamy: Dzieci moje, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem. Przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. Jeśli chcesz być wolnym od grzechu, jest jedyne miejsce, gdzie możesz uzyskać odpuszczenie grzechów. Jest ono we krwi Baranka Bożego, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który jedynie jest przebłaganiem za nasze grzechy. Możesz Go błagać, ile chcesz, ale bez Jezusa nie uzyskasz przebaczenia. Ale jeśli przyjdziesz do Jezusa, jeśli zaufasz Jezusowi, jeśli oddasz swoje grzechy, wyznasz swój grzech Jezusowi, On jest przebłaganiem za twoje grzechy. Jego krew jedynie może przebłagać Bożą sprawiedliwość, aby odpuścić twój i mój grzech i każdego człowieka w całym świecie. Do Jezusa musimy przyjść, aby być oczyszczeni od naszego grzechu. Tylko w Nim i tylko przez Niego i przez Jego ofiarę jest przebłaganie za nasze grzechy. Ostatnim świętem kalendarzowego roku było święto szałasów albo święto namiotów, Sukkot. Przez 8 dni Izraelici opuszczali swoje domy i mieszkali w szałasach, co przypominało im o 40 latach wędrówki przez pustynię i o tym, że są tylko przychodniami, pielgrzymami na tej ziemi. Brzmi znajomo? Powinno. I do nas te same słowa są kierowane w Nowym Przymierzu. Jesteśmy tutaj tylko pielgrzymami. Ten świat nie jest naszym domem. Zmierzamy do naszej ojczyzny w niebie. Kiedy tylko zabrzmi ostateczna trąba, zakończymy naszą ziemską wędrówkę i przyobleczeni w nowe, zmartwychwstałe ciała przeniesiemy się z tego padołu łez do domu Ojca, gdzie zamieszkamy w naszej wiecznej Ojczyźnie. Pan Jezus mówi: w domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Niektórzy się boją, że tam się wszyscy nie zmieścimy, dlatego niektórzy muszą zostać na ziemi. Ale Jezus mówi: w domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Chwała Bogu. Wszystkie izraelskie święta, łącznie z szabatem, znajdują swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie. Na podstawie Ewangelii Łukasza można wnioskować, że Jezus przyszedł na tą ziemię nie 24 grudnia czy 25, ale przyszedł na świat w czasie święta namiotów. Ilekroć Nowy Testament mówi o dźwięku trąby, tylekroć zapowiada powrót Jezusa i nastanie Jego wiecznego panowania.
Wiem, że ta księga jest trudną księgą do czytania, ale Bóg nie dał nam Biblii, żebyśmy przy niej się dobrze bawili, jak niektórzy sądzą. Bóg dał nam Biblię, żebyśmy Go mogli poznać i żebyśmy byli święci, tak jak On jest święty. Jest to trudna do czytania księga, ale jak żadna inna składa prorocze świadectwo o ofierze, o kapłaństwie i o ostatecznym panowaniu Jezusa Chrystusa. 47 razy w tej księdze znajdujemy zwrot: ja jestem Jahwe. Śledźcie, gdzie to się znajduje w tej księdze. To jest bardzo ciekawe, jak Bóg powtarza im: ja jestem Jahwe, ja jestem Jahwe. W greckim tłumaczeniu tej księgi, używany przez wczesny Kościół apostolski, oni używali greckiego przekładu. Widzimy to w ich pismach, gdzie cytują z Septuaginty, z greckiego przekładu, a nie z hebrajskiego oryginału. W tym greckim tłumaczeniu tej księgi Levitikus, tej księgi trzeciej Mojżeszowej, ten zwrot ja jestem Jahwe brzmi ego eimi kurios. Ja jestem Pan. Ewangelista Jan w szczególny sposób posługuje się zwrotem ego eimi, ja jestem, w odniesieniu do Pana Jezusa, Jego boskości. Wszyscy pisarze Nowego Testamentu konsekwentnie posługują się tytułem Pan, kurios, mówiąc zarówno o Bogu Ojcu, jak i o Jego Synu. Żaden chrześcijanin nie kwestionuje prawdy, że Bóg Ojciec jest Panem, kurios, w znaczeniu Jahwe, w żadnym innym. Niestety, mimo tego, że ten sam termin, Pan, kurios, kilkaset razy odnosi się do Jezusa, wielu nadal kwestionuje jedność Syna i Ojca jako Boga Jahwe. Nasze zbawienie jest oparte na naszym wyznaniu Jezusa Panem, kurios. W jakim znaczeniu? W znaczeniu Jego bycia Panem wszystkiego. Panem Panów, Królem Królów, Władcy wszystkich rzeczy. Ten tytuł należy tylko do jedynego Boga, Boga Jahwe, jedynego, prawdziwego Boga. Księga Kapłańska o Jezusie składa świadectwo jako odkupicielu, jako doskonałym arcykapłanie i absolutnym Panu. Chciałbym jeszcze przeczytać z wami końcowy fragment tej księgi, zapowiadający błogosławieństwa za posłuszeństwo Bogu i Jego przykazaniom opisanym w tej księdze i przekleństwa za nieposłuszeństwo Bogu. Znajdziecie je w 26 rozdziale od 3 do 45 wiersza. Jest to obszerny fragment i ze względu na czas go niestety pominę. Ufam, że czytaliście tę księgę, że udało wam się przez nią przebrnąć i czytaliście je i wiecie, co tu jest napisane. Jak Bóg obiecuje błogosławić w każdym aspekcie życia tych, którzy są Mu posłuszni i pilnie przestrzegają Jego przykazań. I jak Bóg ostrzega
przed nieposłuszeństwem. I jakie straszne klęski, cierpienia zapowiada dla wszystkich, którzy zechcą Go lekceważyć, którzy nie będą liczyć się z Jego przykazaniami. W Starym Przymierzu zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo miało głównie charakter materialny i doczesny. W Nowym Przymierzu zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo ma głównie charakter duchowy i wieczny. Bardzo ważne, byśmy to rozumieli. Wielu chrześcijan dzisiaj szuka błogosławieństwa tutaj i teraz. Skupia się na Bożym błogosławieństwie tutaj i teraz. Chcą tutaj być zdrowi, chcą tutaj być bogaci, chcą tutaj doświadczać pełni Bożego błogosławieństwa w wymiarze doczesnym. Oczywiście Bóg uzdrawia, Bóg błogosławi, zaopatruje, troszczy się o nas, ale ciągle wzywa nas w Nowym Przymierzu, byśmy nie szukali swojego skarbu tutaj, żebyśmy nie gromadzili swojego skarbu tutaj, żebyśmy nie żyli życiem, które skupia się na teraźniejszości. Paweł mówi, jeśli to jest nasze skupienie, a nie myślimy o zmartwychwstaniu i wiecznym życiu, jesteśmy godni pożałowania. Gdyż Pan Jezus zapowiada nam tutaj wiele cierpienia. Zapowiada nam wiele przeciwności. Pan Jezus mówi, że jeśli pójdziemy za Nim, to może być tak, że nie będziemy mieli gdzie głowę skłonić. Może być tak, że nie będziemy mieli co jeść. Może być tak, że będziemy w nienawiści u wszystkich. Tak będzie, mówi, że tak będzie. Nie to, że może tak być. Mówi, tak będzie. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich. I Słowo Boże mówi nam, że przez wiele ucisków, przez wiele trudności, przez wiele cierpienia, przez wiele doświadczeń wchodzimy do Bożego Królestwa. W Nowym Przymierzu zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo mają głównie charakter duchowy i wieczny. Nie mówię, że tylko i wyłącznie, ale głównie. Wielkim błędem jest szukanie szczęścia dzisiaj, a odkładanie Bożego Królestwa na później. Nasze posłuszeństwo Bogu dzisiaj i Boże panowanie w naszym życiu dzisiaj zapewnia szczęście wieczne bez końca. I Nowy Testament ciągle nam mówi o zapłacie, która nas oczekuje przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Wielu chrześcijan, jak biedny Łazarz, którego rany lizały psy, u wrót bogatego człowieka, który bawił się codziennie i ucztował, i świętował, i wydawało mu się, że jest najbardziej błogosławionym ze wszystkich. Ale jakże się zmienia scena, gdy obaj umierają. Widzimy wieczne cierpienie i wieczny żal, i wieczny ból bogacza, który tu się dobrze bawił i który mógł myśleć o sobie, że jest najbardziej błogosławionym z ludzi. I widzimy pocieszenie i ukojenie i odpocznienie Łazarza, który znajduje się na łonie Abrahama wśród wierzących. Księga Objawienia, kończąca Nowy Testament, zapowiada nam morze męczenników, morze cierpiących dla Jezusa Chrystusa, których czeka korona chwały, których czeka zaszczytne miejsce wokół tronu Baranka. Bracia i siostry, i my jesteśmy powołani do życia w Jezusie Chrystusie.
do śmierci naszego ja, naszego egoizmu, naszych ziemskich ambicji, tych wszystkich rzeczy, których szuka ten bezbożny świat. Jezus mówi, że jeśli nie stracimy naszego życia na tym świecie, to co z nami będzie? Czeka nas śmierć, stracimy duszę. Ale mówi, że jeśli stracimy nasze życie na tej ziemi, czeka nas życie. Przedsmak tego życia już mamy tutaj i teraz, w Duchu Świętym. Już teraz mamy zapowiedź Jego pokoju, Jego radości, Jego szczęśliwości. Ale to jeszcze nic w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. I jedyną drogą do tej chwały jest posłuszeństwo wezwaniu tej księgi i wielu innych miejsc Bożego Słowa. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi nasz Bóg. Świętymi bądźcie. Odwracajcie się od grzechu, uciekajcie od nieczystości, od nieprawości. Trzymajmy się z dala od wszelkiego zła i lgnijmy całym sercem do naszego Boga. Ufajmy Mu i bądźmy Mu posłuszni. To jest droga życia, a On sam jest Bogiem, który nas uświęca. On sam czyni nas świętymi. Jeśli zbliżymy się do Boga, On zbliży się do nas. Szukajmy Go, kochani. I niechaj czytanie i tej księgi nie będzie dla nas mozołem, ale jest to fragment Bożego Słowa. A Pan Jezus mówi, że żyjemy każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. I tym słowem żyjmy. I niechaj Duch Święty pomoże nam czerpać z tego słowa i być błogosławionymi w Jezusie Chrystusie. Powstańmy, oddajmy Mu chwałę, módlmy się, dziękujmy Mu. Dziękujemy Tobie, wielki Boże, mądry Boże, wspaniały niebiański Ojcze, za Twoje słowo, natchnione przez Twego Świętego Ducha i dzisiaj dla nas zrozumiałe jedynie przez objawienie, które dajesz przez swego Ducha. Jakże tego potrzebujemy. Jakże potrzebujemy, byś oświecał oczy naszych serc, abyśmy wiedzieli, jaka jest głębokość i wysokość i szerokość, abyśmy poznawali Ciebie, abyśmy kochali Ciebie, abyśmy służyli Tobie, abyśmy wielbili Ciebie, abyśmy jako królewskie, święte kapłaństwo godnie Cię reprezentowali w tym świecie i wytrwale też reprezentowali ludzi wokół nas przed Tobą, modląc się za nimi, błagając Cię i prosząc o Twoje miłosierdzie i zbawienie i ratunek dla nich. Kochany Panie, pomóż nam rozumieć pełniej, lepiej, głębiej Twoje słowo i być Jego wykonawcami. Zachowaj nas od bycia biernymi słuchaczami. Pomóż nam być błogosławionymi wykonawcami Twojej doskonałej woli, objawionej w całym Twym słowie. Prosimy w imieniu Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, nasze życie, naszą nadzieję, Sprawcę i Dokończyciela naszej wiary, Jezusa Chrystusa. W tym świętym imieniu uwielbiamy Cię, Ojcze nasz. Przez Jego krew mamy przystęp do Twojej obecności. Przez Jego zmartwychwstanie jesteśmy ożywieni do nowego życia. Przez Twojego Ducha i Ducha Pana Jezusa Chrystusa możemy żyć w mocy Twojej mocy, ożywczej mocy. Chwała Tobie, chwała Tobie, wielki Boże nasz.
teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen.